Inspiracja lipca 2020. Witaj, ja nazywam się Marcin Kogowska, jestem seryjnym przedsiębiorcą i na tym kanale dzielę się swoją wiedzą biznesową, zarządzania zespołem, inspiracjami różnych książek, które przeczytałem, czy też seriali, filmy, którymi sam się inspiruję i o nich trochę opowiadam. Jako że mamy środek lata, i mi klima padła i zastanawiam się, co jeszcze mogło później tak, to się dowiedziałem, że w związku z tym, że mam okulary, mam nadzieję, że zauważyliście, to się jeszcze światło odbija, więc ledwie tu żyjemy, ale myślę, że to jest dobry czas, żeby właśnie trochę o inspiracjach powiedzieć, dlatego że w samym biznesie jest tak, że bardzo fajnie się wszystko planuje, bardzo fajnie też się szkoli. Ja o tym bardzo często mówię też na sali szkoleniowej, w momencie, kiedy właśnie siedzimy sobie w fajnym hotelu, bo zazwyczaj szkolenia są w fajnym hotelu, z fajnymi prowadzącymi, gdzieś tam ludzie są fajnie ubrani, gdzieś tam dzieciaki nie biegają, jest raczej cisza, spokój, elegancko, klimatyzacja, dobry posiłek, przerwa kawowa, no warunki idealne, tak? A później trzeba wrócić do firmy, tak? I wszystko to wdrożyć, tak? I trzeba być właśnie tam, nie wiem, pełnym energii, albo nie trzeba, ale trzeba jakoś tak wdrażać wszystkie te rzeczy, których się uczyliśmy na szkoleniu w tych warunkach idealnych. A później przychodzi właśnie taki czas, że tu kontrahent nie dowiózł, tu ktoś nie przyszedł do pracy, tu ci klima padnie, tutaj po prostu najcieplejszy dzień chyba w roku. I musisz dowieść, tak? I trzeba zrobić. I słowo się rzekło, trzeba dowieść i się po prostu działa. I wtedy warto właśnie mieć takie wyznaczone bardzo mocno cele, tak? Po co to robić? Wiedzieć, jakie jest twoje dlaczego, tak? Ale też czasami właśnie gdzieś tam wziąć i tak wesprzeć się z zewnątrz właśnie, czy to książką, filmem, czy serialem, tak? No ja dzisiaj troszeczkę biznesowo, ale tylko troszeczkę. Korzystając też z tego, że są wakacje, zresztą tu na kanale też raz w tygodniu pojawiają się materiały, to dzisiaj może troszeczkę luźniej i chcę zacząć od jednego z moich ulubionych filmów, który sobie już któryś nasty raz w ostatnim czasie oglądałem i to jest Batman Początek, tak? To jest właśnie bardzo fajne, taki inspirujący według mnie film. W momencie, kiedy czasami jesteś pod górkę, czasami jest ciężko, tak? I oczywiście, że jest przerysowany, oczywiście, że to jest gdzieś tam na podstawie komiksu, tak? Natomiast no, mnie po prostu inspiruje ten film do takiego właśnie działania, walczenia, do tego, żeby dawać siebie więcej, tak? I oczywiście, że tak mówię, jest bardzo mocno przerysowany, ale z pełną świadomością mimo tego to oglądam. No i jest dla mnie po prostu inspirujący, nie tylko jako takie science fiction, tak? Tylko właśnie rzeczywiście też do biznesu. Drugi taki, i to już serial mamy w tym przypadku, no to jest serial BoJack Horseman. I to jest serial po prostu tak, nie wiem jak to będzie, nie chcę nikogo obrazić, ale on jest tak głupi, że aż fajny. On jest po prostu tak absurdalny, że aż mądry. I naprawdę, jakby podczas jednego odcinku, tam jest jedno mądre zdanie czasami, tak? Czasem nie, dwa, jakoś taka myśl, sentencja, coś takiego. To jest tak, że oglądasz to i czasami się zastanawiasz, Jezu, naprawdę, po co ja to oglądam, nie? Czy żona jak widziała, że to oglądam i słyszała te, tak po prostu tylko przechodziła i widziała tylko jakieś sceny i mówiła, nie wierzę, że mój mąż to ogląda, nie? Po prostu nie wierzę, że to się dzieje, tak? Natomiast kiedy na to patrzysz, tak, to w końcu zaczyna cię to wciągać, tak? I to jest też tak, że w całym tym serialu, może jakby parę słów o tym, tak, że jest sobie koń, który był kiedyś gwiazdą filmową, tak, a teraz już nie jest taką gwiazdą, ale cały czas trochę gwiazdowy, tak? No i oczywiście zmaga się z różnego rodzaju i kompleksami, i z historią, i z używkami, i to wszystko powoduje, że, ale też jest, jak dla mnie, to on bardzo często ma takie bardzo mądre przemyślenia. Oczywiście postępuje w sposób totalnie głupi, tak, przez większość czasu, ale ma bardzo często takie bardzo mądre jakieś na końcu sentencje, przemyślenia i mówi nie tylko w kontekście tego serialu, tak, ale w ogóle w kontekście jakby świata, życia, tak, takie coś, tak sobie słuchasz tego, mówisz wow, po prostu czasami w bardzo mądrych książkach nie przeczytasz tak mądrego zdania, jak usłyszysz w serialu BoJack Horseman. Ja od razu jakby uprzedzam, że może nie wszystkim podobać się ten serial. Może też gdzieś tam, jak nie przebrniecie przez ileś pierwszych odcinków, no to nie chcę, żebyście mnie oceniali przez pryzmat tego, co zobaczycie, tak? Ale mi po prostu się ten serial podoba i jakby no, widziałem już cały wszystkie sezony w perspektywie oczywiście jakiegoś tam dłuższego czasu. To nie jest tak, że w lipcu oglądałem cały wszystkie te sezony. Teraz to druga osoba siedzi, myśli, ta, jasne, ale wiem, że jakby to było przez jakiś dłuższy czas, oglądałem sobie ten serial, tak, no i polecam, myślę, że jest fajny też właśnie, żeby zobaczyć go sobie w wakacje, żeby trochę
mieć taką odskocznię. Tam za dużo inspiracji biznesowych jako takich to nie będziecie mieli, ale myślę, że części osób będzie mogło się podobać. Jeżeli kogoś z Was zainspiruje do tego serialu, dajcie mi znać, tak? To też wiedział, że czasami takie luźniejsze materiały też mam tu podrzucać i przekazywać. W ostatnich inspiracjach była książka jedna o byciu rodzicem, o rodzicielstwie i tu już przechodzimy do takich bardziej prywatnych tematów, natomiast jakby niesłychanie ważnych. Tak jak głęboko wierzę, jestem przekonany i przynajmniej ja tak mam, że w momencie, kiedy w domu jest wszystko poukładane, kiedy z żoną jest dobrze, kiedy z dzieciakami wszystko się układa, kiedy z rodziną świetną relację, to też mi dużo łatwiej jest po prostu być na 100% w pracy. Tak? Nie ucieka moja głowa gdzieś w inne miejsca, tylko jestem 100% w domu, a jak jestem w pracy, to jestem 100% w pracy i oczywiście, że to nie jestem w stanie tak cały czas funkcjonować, ale jest dużo łatwiej, dlatego też regularnie staram się właśnie gdzieś tam czytać jakieś książki o właśnie obecnie byciu dobrym rodzicem. Tak? No i ostatnio polecałem jedną książkę, tym razem też mam jedną taką książkę, Jasper Juhl o granicach. Tak? I to była króciutka książeczka, nie wiem, 150 może stron, może 120, nawet raz, dwa ją przeczytałem, ale bardzo fajna o tym, w jaki sposób powinniśmy właśnie rozmawiać z dziećmi. Znaczy powinniśmy. Ja też myślę sobie, że ilu autorów, tyle teorii, rodzice pewnie to potwierdzą, że na forum każdy po prostu ma tam swoją teorię, ile autorów, ile szkoleń, tyle teorii, jak z dziećmi postępować. I to, co mi się właśnie podobało w tej książce, to, że powiedział, że tak do końca to nie możesz ustalić takich stuprocentowych zasad, nie? Że wszystko musi być takie od linijki. Tak naprawdę właśnie wyznaczanie tych granic to jest też przekazanie takiej uważności, też przekazanie takiej bezgranicznej miłości, tak? Coś takiego, że nie ze wszystkim musisz się zgadzać, ale powinieneś może wiedzieć, skąd to się dzieje, jakby skąd to pochodzi u dziecka, że akurat zachowuje się w taki sposób. Najważniejsze dla mnie zdanie z całej tej książki jest takie, że dzieci najczęściej wiedzą, jak się zachowywać, a nie zachowują się tak nie dlatego, że nie wiedzą o tym, tylko dlatego, że chcą pokazać coś, udowodnić coś, przekazać ci coś, szczególnie w momencie, kiedy jeszcze nie potrafią mówić. No to było dla mnie niesamowite i jakby stosuję się już od kilkunastu dni do tych, można powiedzieć, takich zasad, tak? I w momencie, kiedy właśnie moja córka coś robi, gdzieś tam widzę, że zaczyna gdzieś tam płakać albo czymś tam rzucać, tak? I ja nie pytam się, dlaczego rzucasz, albo nie mówię jej takiej, hej, przecież wiesz, że to są twoje zabawki, jak zepsujesz, to tego nie będziesz miała, tej zabawki będzie zepsuta. Właśnie o to chodzi, że ona prawdopodobnie o tym wie, tak? I to rozumie, tak? Ale zadaję pytanie, na przykład powiedziałem, Alicja, czy chcesz się przytulić, czy teraz na przykład jest coś takiego, co na przykład, co jest dla ciebie takiego jakby frustrującego w tym, czy tam złego, tak? Jakby prostym językiem do Alicji mówię i widzę, i Alicja, na przykład też mieliśmy sytuację, kiedy ona właśnie coś się złościła przy mamie i ja mówię, tęskniłaś za mamą i chcesz się przytulić, a ona zaczęła płakać, się przytuliła, tak, w tym momencie do mamy i w ogóle nie poruszyliśmy tego w tej rozmowie tematu zabawki. W ogóle nie mówiliśmy, że ona robi coś źle, albo że powinna inaczej, albo jakie to będzie miało konsekwencje, tylko bardziej pomyśleliśmy, co może być powodem tego zachowania, lub wprost właśnie gdzieś tam zapytać, tak, co jest tego powodem, co w tym jest dla niej ważnego. Oczywiście nie opowiem o tej książce tak dobrze, tak fajnie jak autor tej książki, dlatego jakby to jest inspiracja i osoby, które mają dzieci, czasami zastanawiają się, o co chodzi, to polecam właśnie tą książkę Jasper Juhl o granicach. I ostatnia książka to jest Wielki Short. Short właśnie, jakby wiem, że to taki przetłumaczony po prostu na polski jakby tytuł, Wielki Short. I to jest książka, gdzie na podstawie tej książki powstał też film, o którym już tu mówiłem, The Big Short. I akurat tu jest tak tytuł. Nie wiem, przetłumaczony, nie przetłumaczony, po prostu podany. Książka o tym, w jaki sposób niektórzy ludzie na rynkach finansowych przewidzieli krach na rynku nieruchomości. Właściwie nie tyle na rynkach nieruchomości, co na obligacjach, które były oparte o rynek nieruchomości. No i wszystkie, jakby ten największy bankowy krach, jakim był w ostatnich latach, w jaki sposób do tego doszło, jak to przewidzieli, jak zaczęli kupować właśnie pozycje krótkie na to, że te wszystkie obligacje będą leciały w dużo, ubezpieczenia będą leciały w dół. No i oczywiście będzie to spowodowane tym, że rynek nieruchomości, głównie w Stanach Zjednoczonych, poleci w dół po prostu, że będzie krach. Dla mnie niesamowita książka. Jeszcze bardziej szczegółowo opowiada o tym i to sobie kończyłem. Ja zacząłem czytać już kilka miesięcy temu, teraz końcówka mi została i właśnie ją sobie skończyłem czytać. Bardzo fajna książka, w której opowiadają o tym właśnie, jak ci ludzie postępowali, skąd oni się wzięli w ogóle w tym miejscu, bo w filmie to jednak takie jest, wiecie, pokazane tam jakaś scena, jakiś obraz,
jest to trochę spłycone, a książka dużo bardziej szczegółowo to opowiada. I jeżeli kogoś interesują takie tematy, a ja jestem fanem, tak, no to, to polecam tą książkę. Ja też teraz coraz więcej obracam się w wierzytelnościach, tak? W ogóle jakby mikroleasing, windykacja, inwestowanie, tak, popatrzcie, z każdej strony mają wierzytelności, więc jakby też zabezpieczenia tych wierzytelności i obracanie właśnie wierzytelnościami, ubezpieczanie ich, tego typu tematy, to jest coś, czym teraz żyję, więc jeszcze jak mam w taki bardzo fajny sposób to pokazane, no to, to po prostu mi się to bardzo podoba. Podobała mi się ta książka i myślę, że będę też nagrywał dla Was, może jeszcze nie jakby w takim totalnie najbliższym czasie, ale gdzieś tam w najbliższym planie mam nagrywanie materiałów o wierzytelnościach, dlatego że wszyscy mówią o zarabianiu gdzieś tam na kryptowalutach, na nieruchomościach, czy na właśnie inwestycjach, na giełdzie, tego jest bardzo dużo, a praktycznie nie ma materiałów na temat inwestowania w wierzytelności, zarabianiu na długu, tak? Na tym, co wszyscy generujemy, tak? Każda umowa pożyczki jest długiem, każde zobowiązanie wobec chociażby, nie wiem, abonamentu, czy leasingu, tak? Czy czynsz, tak? No to cały czas jest jakieś zobowiązania, obracamy tutaj. Bardzo duża część tych wierzytelności nie jest spłacana. Nawet jeżeli procentowo to nie jest duża część, to, to on jest wszędzie, więc jakby kwoty są ogromne, tak? Ilości zobowiązań są ogromne. Każda osoba, tak? Jeżeli ogląda gdzieś choćby mieli, jeżeli macie na przykład na YouTubie, tak, tutaj za jakiś pakiet premium, tak, no to macie jakieś zobowiązania miesięczne. Netflix to samo, tak, Spotify to samo, a mówimy o takich tylko podstawowych rzeczach, tak, jeżeli mamy raty kredytu, jeżeli no nie wiem, wynajmujemy jakiś lokal, tak, i mamy jakieś czynsze, tak, no czy jakiekolwiek inne zobowiązania, no to wszędzie mamy właśnie zobowiązanie, tak, które jest długiem, wierzytelnością, obroty na jakby są przeogromne, ogromne pieniądze się przewalają w tym i można też bardzo dobrze zarobić, a ja akurat od na samej jakby windykacji w portfelach wierzytelności to zarabiam od dłuższego czasu. Teraz jesteśmy w trakcie kupowania kolejnego bardzo fajnego portfela, fajnego, mówię, takiego dużego portfela wierzytelności. Sam trochę wierzytelności też generuję, trochę też je sprzedaję, także jestem i po jednej, i po drugiej stronie i tak właśnie trochę przechodząc z tej inspiracji, tak, z tej książki do takiej może zapowiedzi tego, że też będziemy tutaj trochę więcej rozmawiali o wierzytelnościach, a Wy mi dajcie znać w komentarzach, czy tego typu treści w ogóle są dla Was interesujące, czy tutaj wolelibyście, żebym jednak trochę więcej o książkach opowiadał i filmach, czy o zarabianiu i to może takim właśnie mniej oczywistym, takim właśnie chociażby jak na wierzytelnościach, czy to jest dla Was interesujące, czy jesteście czymś takim zainteresowani, a jeżeli ktoś już dzisiaj jest zainteresowany tym, żeby po prostu inwestować w wierzytelności, żeby zarabiać, to ja zapraszam do siebie, dlatego że też to robię nie tylko sam, ale po prostu to z innymi inwestorami. Tyle, jeżeli chodzi o inspiracje. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zróbcie to teraz, a na dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym materiale.